Pomiędzy drzewami. Podcast o lesie i o ludziach. Zapraszam, Paulina Król. Dzień dobry, witajcie między drzewami. Ja jestem Paulina i naszym gościem dzisiaj jest muzyk, architekt, osoba całkowicie i absolutnie zakochana w drewnie oraz ambasador Lasów Państwowych, kampanii Dla Lasu, Dla Ludzi. Na pewno poznacie ten głos, Sebastian Karpiel-Bułecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dobrze powiedziałam? Nie Bardzo spałam? Dobrze. Nie. Jesteś zakochany w drewnie. Jestem zakochany w drewnie od dziecka. Tak się składa, że wychowałem się przy lesie. Mieszkałem w domu drewnianym jako dziecko. Teraz też tak jest, więc drewno jest mi bardzo bliskie. Zarówno w pracy, jak i, czy można tak powiedzieć, że zajmujesz się dwiema rzeczami? Czy muzyka jest twoją pasją, architektura twoim zawodem, czy odwrotnie? Mam to wielkie szczęście w życiu, że zarówno architektura, jak i muzyka są moimi pasjami. Tak się stało, że ta muzyka może bardziej zdominowała moje życie, aczkolwiek nigdy się w tym kierunku nie kształciłem, bo z wykształcenia jestem właśnie architektem. Ale cóż, te dwie dziedziny sztuki dobrze ze sobą współpracują, mają wiele wspólnych pierwiastków, więc jedno drugiego nie wyklucza. Oczywiście i o tym jeszcze będę chciała zapytać. Natomiast może zacznijmy od tego. Zakopower, Zakopane, góry, Podhale, las i ta przyroda taka dzika. To wszystko wpłynęło na ciebie i na to, jakim jesteś człowiekiem dzisiaj. Opowiedz, twoja rodzina jak bardzo jest związana z lasem i z drewnem? Tak jak wspomniałem wcześniej, wychowałem się tuż pod lasem, tak naprawdę. Mój dziadek miał tego lasu bardzo dużo. Ten las po dziadku odziedziczyły jego dzieci, między innymi moja mama, więc zawsze byliśmy blisko lasu i on, no, ten las miał ogromny wpływ na to rzeczywiście, jakim jestem dziś człowiekiem. Wychowałem się w lesie, bawiąc się tam, nie wiem, szukając grzybów, wspinając się na drzewa, więc rzeczywiście to w jakiś sposób mnie ukształtowało. Ta przyroda, która mnie otaczała, te widoki, ta bliskość z tą naturą miały na pewno ogromny wpływ na mnie i do dzisiaj mają. To jest takie miejsce, które przynosi mi ukojenie, kiedy mam jakieś stresy, kiedy mam dużo pracy. Zawsze chętnie tam wracam, jadę i wśród tych drzew, wśród przyrody, wśród moich bliskich odpoczywam. Czy las ciebie inspiruje? Myślę, że tak. Każdego las inspiruje, ale przede wszystkim mnie wycisza. Myślę, że to jest świetna antidotum właśnie na nerwy, na stres, na napięcia. To jest miejsce, w którym człowiek może absolutnie zapomnieć o problemach, odciąć się od rzeczywistości, nabrać powietrza i przygotować się znów do jakichś wyzwań, które przed nim stoją. Masz dzieci, sam jesteś tatą. Twoje dzieci również są tak blisko natury? Tak, staram się, żeby były jak najbliżej. Kiedy tylko mogę, jestem z nimi w kościelisku i pokazuję im to wszystko, czego ja mogłem doświadczyć jako dziecko. Pokazuję im drzewa, pokazuję im las, pola, góry, widoki. Chcę, żeby tym nasiąkali od dziecka, bo wiem, jak to jest ważne. I nie boją się komarów, kleszczy? Nie, wręcz przeciwnie. Żyją z tymi wszystkimi stworzonkami w symbiozie i cóż, cieszą się nimi. Poznają świat, poznają przyrodę. To jest piękne, bo jak myślę o dzieciach teraz zamkniętych w miastach, to jednak widać ten strach przed ubrudzeniem się, przed tym, że coś nas ukąsi, przed jakimiś zwierzętami dzikimi. A jednak ja też się wychowałam w otoczeniu przyrody i uważam, że dla dziecka to odkrywanie nie ma końca tej przyrody. Co byś powiedział rodzicom, którzy może nas teraz słuchają, mieszkają w mieście i chcieliby skorzystać z tych dobrodziejstw, które daje las dla swoich dzieci, żeby one oswoiły tę przyrodę wokół siebie? Co byś im powiedział? No na pewno szczerze bym ich do tego zachęcał, bo wiem, jak to jest ważne i wiem, jaki to wpływ miało na mnie jako człowieka, jaki też mi dało fajny dystans do świata, do tego, co się dzieje na co dzień w moim życiu. Myślę, że to bardzo ważne. Poza tym, no cóż, musimy mieć świadomość, że jednak człowiek nie jest stworzony do tego, żeby żyć w zamknięciu, żeby żyć w mieście. Naszym naturalnym środowiskiem jest przyroda tak naprawdę
I każdy z nas, podejrzewam, lepiej się czuje wśród, pośród łąk gdzieś z pięknym krajobrazem w tle, niż w bloku czy na podwórku między blokami. Dlatego też zachęcam rzeczywiście wszystkich rodziców, żeby tym dzieciom to w miarę możliwości oczywiście umożliwiali, żeby jak najwięcej przebywać wśród przyrody, bo to ma ogromny wpływ na naszą duszę, na duszę dziecka, na charakter, na wrażliwość. No, to są bardzo ważne cechy. Absolutnie się zgadzam. To teraz może o pracę. Jesteś architektem i skończyłeś takie studia i to jest twój zawód. Czy wybrałeś drewno jako ten surowiec, z którego będziesz później budował, czy to drewno wybrało ciebie? Drewno wybrało mnie, ja wybrałem drewno, to wszystko jest ze sobą połączone. Wyrosłem wśród architektury skalnego Podhala, która głównie jest oparta na drewnie. Wszyscy na pewno zetknęli się ze stylem zakopiańskim, tak, witkiewiczowskim, który eksponował mocno drewno. Wszystkie te budynki były wykonane właśnie z drewna, więc ta architektura jest gdzieś tam we mnie, w mojej krwi tak naprawdę. Ja się tego naglądam jako młody chłopak i teraz jako już dorosły człowiek staram się to, co widziałem, to, czym nasiąknąłem, przemycać w moich projektach. Te projekty są bardzo mocno oparte właśnie na góralszczyźnie, na tym stylu. I cóż, też uważam, że to jest bardzo oryginalne i piękne, bo ten styl, ta kultura, to budownictwo odróżnia nas od reszty świata. Nigdzie tego nie spotkamy. Takiego budowania, w ten sposób wykonywanych zdobień w drewnie, jak tylko na Podhalu, tak? To odróżnia nas od reszty świata, czyni nas oryginalnymi, więc uważam, że powinniśmy to eksponować i powinniśmy być z tego dumni. A czy takiej architektury regionalnej uczą na studiach, czy to już jest coś, co architekt właśnie nabiera z domu rodzinnego i uczy się tego sam, tego rzemiosła, całej sztuki? Oczywiście studenci mogą się zetknąć na studiach z architekturą drewnianą, są tego typu zajęcia, ale na pewno lepiej jednak jest w tym dorastać, mieć to, wyssać to z mlekiem matki. Oczywiście nie wszyscy mają takie możliwości, ale wtedy lepiej się to czuje, lepiej się potrafi taki dom zaprojektować, kiedy od dziecka się naglądało, jak to robią, jak to budują, w jaki sposób to jest skonstruowane. No. To jest zupełnie naturalne, myślę, naturalne zjawisko. Ale też każdy, myślę, może się tego nauczyć po prostu. Kwestia chęci i zainteresowania. Można przyjechać na Podhale. Na Podhalu cały czas się buduje dużo domów drewnianych, więc można się wybrać na budowę, można to zobaczyć, można tego dotknąć. No po prostu kwestia tego, czy mamy w sobie taką potrzebę i czy nas to interesuje. To nie jest tak, że już nikt z tego drewna nie buduje i to wymarło. Wręcz przeciwnie. Ja uważam, że nawet takie budownictwo w tej chwili gdzieś tam na Podhalu przechodzi renesans i dużo jest ludzi zainteresowanych tym, żeby mieszkać w domu drewnianym i żeby właśnie się otaczać tą piękną architekturą góralską. A często są to ludzie nie z Podhala, tylko właśnie gdzieś tam z nizin, z Polski. No tak, brakuje nam tego powrotu do korzeni. Powiedziałeś, że jeśli ktoś się naobserwował tego, jak to się robi, to jest mu łatwiej. Kogo ty obserwowałeś? Kto ciebie uczył pracy w drewnie? Mój ojciec był technikiem budowlanym i stolarzem, wybitnym stolarzem góralskim, więc od dziecka miałem styczność z tym, co robił. Widziałem, jak wykonuje meble, widziałem, jak kocha to drewno, jak go dotyka, jak ono dla niego jest ważne, ile mu czasu poświęca, jak się cieszy tym też, co udaje się mu z tego drewna zrobić, jak się cieszą ludzie tym, co on im proponuje, tak. Więc to gdzieś tam miałem już od małego chłopca. No. Cóż, tak jak wcześniej wspomniałem, no, gdzieś na każdym kroku wokół mnie te domy góralskie powstawały, więc siłą rzeczy no, mogłem zobaczyć, jak to się robi. To mnie gdzieś fascynowało. Oprócz tego mój brat jest architektem z wykształcenia. Brat jest starszy ode mnie 20 lat, więc też był dla mnie takim mocnym autorytetem i wzorem, dzięki któremu potem poszedłem tą, a nie inną drogą.
brat kocha architekturę góralską, jest taką bardzo znaną postacią tam na Podhalu, nie tylko architektem, ale też kulturoznawcą, muzykantem, multiinstrumentalistą, więc no miałem to wielkie szczęście w życiu, że gdzieś Pan Bóg postawił na mojej drodze takich, a nie innych ludzi i mogłem tą miłość do kultury, do budownictwa drewnianego, do góralszczyzny od nich chłonąć. Co najbardziej lubisz w pracy w drewnie? Co najbardziej lubię w pracy w drewnie? Ja myślę, że to jest absolutnie niezwykły materiał, ale też bardzo przyjazny człowiekowi, łatwo się poddaje tej obróbce, jest bardzo plastyczny, jest piękny i często nie zdajemy sobie sprawy, jak niezwykłe dzieła można z drewna stworzyć, więc myślę, że głównie to mnie w nim fascynuje. Absolutna niezwykłość, tak? To jest dar, który nie do końca potrafimy wykorzystać. Myślę, że jest wiele jeszcze dziedzin, w którym to drewno mogłoby które drewno mogłoby zrewolucjonizować, tak? I pewnie z biegiem czasu to się stanie. No więc nagrywając takie filmy o drewnie, o lesie dla lasów państwowych, dowiedziałem się rzeczy niezwykłych, że drewno będzie wykorzystywane na przykład w przestrzeni kosmicznej niedługo, że z drewna będą robić na przykład szyby, czyli coś, co będzie kompletnie przezroczyste. Więc no, myślę, że czeka nas jeszcze wiele niespodzianek odnośnie wykorzystywania drewna w przyszłości. Totalna rewolucja. A jednocześnie mówimy teraz o przyszłości, o przestrzeni kosmicznej, ale wciąż wokół ciebie i w twoim życiu jest ta tradycja i to zamiłowanie do tej tradycji, bo właśnie architektura z jednej strony, a muzyka z drugiej strony. I ta muzyka również jest bardzo ściśle uzależniona od drewna. Jak to się zaczęło w twoim przypadku? Zupełnie tak samo jak z architekturą. Mój tata grał na skrzypcach, mój brat gra na skrzypcach, więc miałem to po prostu podane tak naprawdę na tacy. Wystarczyło tylko sięgnąć i to wziąć. Miałem też to szczęście, że miałem to w genach, tak? że to mnie interesowało. I dlatego właśnie poszedłem tą drogą, stąd te skrzypce tutaj, które leżą, stąd moje zamiłowanie do muzyki, do grania na tym instrumencie. To jest tradycja, to jest silnie wpisane w ogóle w tamten rejon, z którego podchodzę. Śpiew, granie na instrumentach, na skrzypcach, na instrumentach pasterskich, fujarkach, fujarach, dudach podhalańskich, które też są wykonywane z drewna. No i architektura, to wszystko jest ze sobą powiązane. Ale tak z tego, jak obserwuję świat, tamten świat, to głównie młodzi chłopcy, młodzi ludzie wynoszą to z domu, to zainteresowanie. W większości tych rodzin, które, nie wiem, dziadek, czy ojciec, czy pradziadek zajmował się budowaniem, teraz ci młodzi chłopcy też idą w tą stronę i chcą budować. To samo z graniem, więc nie byłem tu jakoś za specjalnie oryginalny, po prostu dopasowałem się do tego, co mnie otaczało. Z korzyścią dla nas wszystkich. Twój brat jest lutnikiem. Nie, mój brat jest architektem. Mój przyjaciel, który gra ze mną w zespole, jest lutnikiem, robi skrzypce. Okej. Co jest najważniejsze w budowie instrumentu? Ale coś jest w tym pytaniu, w który tutaj padło, że mój brat jest lutnikiem. Mój brat też potrafi budować instrumenty, ale nie skrzypce, tylko instrumenty pasterskie. Właśnie te fujarki, dudy podhalańskie, więc rzeczywiście można go nazwać tak po części lutnikiem. Okej. Czyli tworzycie muzykę w twoim domu, w twojej rodzinie. Drewno, muzyka, dźwięki, radość na pewno i to zamiłowanie do podhalańszczyzny, dobrze powiedziałam? Góralszczyzny. To wszystko jest wspaniałe, ale czy każdy instrument będzie, każde skrzypce będą brzmiały tak samo? Nie, na pewno to wszystko zależy od tego, jak się je zrobi, jakiego materiału się użyje, jak się dobierze ten materiał, też umiejętności lutnika, to wiele rzeczy na to się składa. To jest powstawanie skrzypiec, to jest długi proces, ogromna wiedza, jak to zrobić. Trzeba wiedzieć, jak dobrać grubości płyty, jak dobrać grubości boczków. No to jest bardzo skomplikowana praca. Łatwo coś schrzanić. No zawsze łatwo coś zepsuć, ale jeżeli się tym człowiek interesuje, praktykuje, to jest jego pasja, to pewnie zaprocentuje to i tym, że te skrzypce pięknie zagrają.
Czytałam twój wywiad z tobą w Echach Leśnych z ubiegłego roku i opowiadałeś o wichurze, która przyszła do waszego lasu i zniszczyła wam dużą połać tego lasu. I co zrobiliście, żeby naprawić sytuację? No to, co zostało przez wiatr wywrócone, złamane, to wszystko zostało wywiezione, a cóż, no na miejsce każdego drzewa zostały posadzone następne. Trzeba wiedzieć, że te lasy na Podhalu są bardzo specyficzne, bo tam kiedyś dawno temu były huty, w których palono drewnem, więc wycinano masowo te lasy, a potem sadzono na ich miejsce i głównie zasadzono tam świerka, a ten świerk nie jest do końca przystosowany do tego, żeby tam sobie rósł, więc przez to ten las był bardzo słaby. Stąd, kiedy przyszedł ten silny wiatr, zmiótł kompletnie te większość tych drzew i staraliśmy się na miejsce tego otworzyć taki las, który tam był przed jeszcze czasem tych hut, tych kopalń. A to był głównie las mieszany, taki bukowo, właśnie świerkowo, jodłowy i też taki las posadziliśmy tam, gdzie te drzewa zostały złamane i też taki las zaczęli sadzić w ogóle w parku, w tych reglach naszych, które są zalesione. Leśnicy właśnie głównie sadzą las mieszany w tej chwili. Byłeś tam ostatnio? No, jestem tam bardzo często. Kocham góry, kocham tam chodzić. Rośnie? Rośnie i to rośnie bardzo szybko. Te polany takie łyse już naprawdę wyglądają całkiem przyzwoicie. No fantastycznie. Leśnicy też muszę tutaj przyznać, że odnawiają te miejsca, w których wycięli właśnie drzewa, żeby mieć drewno, między innymi do budowy skrzypiec. I muszę zapytać, czego Sebastian Karpiel-Bułecka słucha, gdy jest sam w domu i chce się zrelaksować? Ponieważ mam dwójkę małych dzieci, bardzo często słucham muzyki relaksacyjnej, żeby trochę te emocje opadły, bo no, moje dzieci są dosyć żywe i wymagają często dużej atencji, więc czasem nie jest lekko. Więc ostatnio w moim życiu głównie ta muzyka relaksacyjna wiedzie prym, ale ja w ogóle lubię muzykę jako taką, więc często słucham też jazzu, często słucham jakichś rockowych i muzyki. No, różnie to bywa, to zależy od dnia, od nastroju, od tego, czy jadę na przykład samochodem, czy rzeczywiście chcę trochę uspokoić skołatane nerwy. No właśnie, co do tych skołatanych nerwów, jesteś właśnie, pracujesz jako architekt, tworzysz muzykę, koncerty, rodzina przecież, to wszystko naraz i do tego jesteś osobą rozpoznawalną. Jak to wszystko pogodzić, żeby nie oszaleć i żeby znaleźć ten fragmencik czasu dla samego siebie? No nie ukrywam, że ta pandemia trochę umożliwiła takie wylądowanie i odpoczynek, bo nie można było ani grać, ani podróżować za bardzo, więc to był czas, kiedy rzeczywiście udało mi się wyciszyć i odpocząć. A przebywałeś tam w górach w tym czasie? W tym czasie wszystko, cały ten czas spędziłem w górach razem z moimi dziećmi, bo przedszkola były zamknięte, więc byłem takim ojcem na pełen etat i zajmowałem się nimi. Ale też gdzieś tam tego grania pewnie mi brakowało. No, ja mam to szczęście, że jednak lubię robić to, co robię, tak, to z czego żyję, więc oprócz tego, że to przynosi jakiś tam stres, to też daje bardzo dużo radości, takiej pozytywnej energii i to ten stres niweluje, więc nie uciekam od tego za bardzo. Lubię to robić, cieszę się, że dostałem taki talent do grania, że dostałem taki dar, że mogę się w ten sposób spełniać i cóż, bardzo za to dziękuję Panu Bogu i losowi, że tak jest, a nie inaczej. Dzięki temu, że mogłeś przebywać w górach przez pandemię, no, mogłeś w tym lesie przebywać, widziałeś go za oknem, więc ta natura w jakiś sposób na pewno wpłynęła pozytywnie na przetrwanie tego trudnego okresu. Co powiesz ludziom z miast, którzy nie mają takich możliwości, żeby wyjechać, albo boją się, albo nie mają czasu? Z tego, co obserwuję, to wielu ludzi ta pandemia jednak skłoniła do tego, żeby z tego miasta wyjeżdżać i szukać jakichś miejsc poza nim. Jednak to ludziom
trochę otworzyło oczy, że no, miasto to jest fajne na chwilę czasem, a żyć często jest tutaj trudno. No, ta pandemia absolutnie to ludziom uświadomiła, dlatego z tego, co obserwuję, coraz więcej ludzi szuka miejsc właśnie poza miastem, do mieszkania, do życia. A ci, co nie mogą, cóż ja mogę powiedzieć? No myślę, że jednak żyjemy w takich czasach, że każdy może od czasu do czasu wyjechać za miasto, choćby tak, bo to nie trzeba daleko tego szukać wszystkiego. Przyroda jest wszędzie tak naprawdę i wystarczy czasem siąść nawet na rower, czy w autobus wyjechać gdzieś za Warszawę, czy nawet pójść do parku i pobyć blisko tych drzew, blisko natury i to absolutnie na pewno będzie nas odmieniało i będzie procentowało. Czy udział w kampanii i przy nagrywaniu tych filmów, o których wspomniałeś wcześniej, poza tym, że mnie teraz zaskoczyłeś tym szkłem drewnianym, to czy jest coś, co ciebie tak totalnie po prostu zachwyciło, zafascynowało? Coś, o czym nie miałeś pojęcia tak, wcześniej? Tak, nie wiedziałem o wielu rzeczach. Wydawało mi się, że wiem dużo o lesie, bo jestem blisko niego całe życie, ale okazało się, że naprawdę nie wiem zbyt dużo. I przebywając na planie tych filmów z tymi leśnikami, z tymi ludźmi, którzy mają ogromną wiedzę na ten temat, dowiedziałem się mnóstwa interesujących rzeczy. A czego się dowiedziałem, będzie na pewno można zobaczyć w tych filmach, które gdzieś tam będą dostępne w internecie, na YouTubie. Myślę, że to otworzy oczy wielu ludziom na temat ochrony przyrody, na temat, no, na wiele tematów, o których może nawet się nie spodziewają, więc serdecznie polecam, bo ja naprawdę czasem siedziałem i byłem zauroczony tym, co ci ludzie mówią, ci leśnicy, tym, co tak naprawdę można zrobić z drzewa, jakim bogactwem jest to drzewo, ten las dla nas. No, to były rzeczy kompletnie czasem zaskakujące dla mnie. Jakie to jest uczucie oddać projekt domu, zobaczyć, jak ten projekt jest zrealizowany i wprowadzają się do tego domu ludzie? No, to jest ta właśnie sens tej pracy, to jest ta niezwykła niezwykłość. Niezwykła niezwykłość, bo jeżeli robisz projekt, widzisz go płasko na rysunku, robisz rzut jakiś i nagle patrzysz, co z tego wyrosło, jak to wygląda w przestrzeni, jak to się wpisuje w krajobraz. Widzisz, jak ci ludzie tam zaczynają mieszkać. Ja miałem to szczęście, że głównie projektowałem domy dla znajomych, więc też miałem takie na bieżąco relacje od nich, jak tam się czują w tym domu, czy to jest wszystko funkcjonalne, czy im się podoba, czy im coś nie przeszkadza, co by ewentualnie zmienili. Więc to absolutnie było dla mnie niezwykłe i to głównie mnie fascynowało właśnie w architekturze. No cóż, to jest naprawdę bardzo ciekawy proces i taki magiczny, no, że coś, co było na kartce, pierwsze w twojej głowie, potem na kawałku papieru, czy też w komputerze, nagle jest w przestrzeni, ma ściany, dach, ludzie tam mieszkają, żyją, to jest super. Ludzie przeżywają życia w tych ścianach, które ty zaprojektowałeś. Wspólny mianownik twoich zajęć, muzyki, architektury, poza drewnem, to myślę, że to jest też czas. No i to i do jednego, i do drugiego tego czasu potrzeba. Potrzeba czasu, żeby las urósł, ale z drugiej strony dom, który zaprojektujesz, będzie trwał. Muzyka, którą stworzysz, będzie trwała. Czyli w twoich rękach jest rzeczywiście coś, co będzie towarzyszyło ludziom przez wiele, wiele następnych lat. Myślę, że to jest fajne uczucie. Tak, to jest super. No, masz świadomość tego, że zostawisz coś po sobie. Oczywiście dla mnie największą radością są moje dzieci, że one po mnie zostaną, mimo że też będą się zajmowały tym, czym ja się zajmuję, będzie ich to interesowało, ale no, na pewno też niezwykłe jest to, że i zostaną jakieś pewnie po mnie piosenki i zostanie trochę architektury, to daje takie poczucie, myślę, spełnienia i obym najwięcej, oby tego było jak najwięcej, oby mi się udało jeszcze nagrać kilka płyt, oby mi się udało jeszcze coś zaprojektować. Myślę, że to jest fajna droga do takiego spełnienia i do szczęścia. To i ja tobie tego życzę. Drodzy państwo, jakie miejsce drewno zajmuje w waszym życiu? Czy podchodzicie tak jak Sebastian, z takimi emocjami i z takim
z taką sympatią do tego surowca. Czy zdawaliście sobie sprawę, że jest tak wiele zastosowań? Dziękuję bardzo, Sebastianie, za rozmowę. Państwa zapraszam do grupy Między Drzewami Podcast. W opisie do tego odcinka znajdziecie linki do filmów, o których mówił Sebastian. Znajdziecie również link do strony kampanii Dla Lasu, Dla Ludzi. I słuchajcie też zespół Zakopower i inne projekty Sebastiana. Także dzięki serdeczne. My się słyszymy za tydzień. Cześć. Dzięki.